kochani! Już widzę tą niespodziankę dla was. Ale mi się morda cieszy. Ale Asiu! Witam cię, słoneczko! Jeszcze jeden, mój jeszcze ciąg po polsku, siadaj! Jeszcze trzy? Siadaj, widzicie kto to jest? Ale czad! Jo, Asia! Piona, piona! Ale rzekło, jak ty pięknie wyglądasz! Asiu, tutaj masz przyciski, wiesz, możesz na dół, do góry. To wszystko dźwignie. A, możesz... Asieńko, możesz też wyglądać przez okienko. A, zapomniałem, Asiu, słoneczko, to dla ciebie prezent. O, dziękuję bardzo. Ale jazda. Ciężarówką gdzieś jechałaś? Nie jechałam właśnie, to jest tak zwany duck truck, to jest ten duck truck? Czy tak, no to jedziesz klasykiem, dziewczyno z nosem, zobaczcie kto wygląda, nowa ciężarówka. I ocku. No zobacz, jakie ma placy. Zawsze dzieciaki jeżdżą, zobacz, jak to fajnie tutaj jest wykończone. Kanapka. To jest high life, słuchaj. No kurczę, no to jest jeszcze... Ale... Słuchaj, ja oglądam twój program ze szwagrem, także naprawdę się cieszę, jak słyszałam, że tu jesteście i się odezwaliście, to naprawdę kot. W ogóle mega spontan. A w ogóle co, i mieszkasz tutaj, czy co? 4 lata temu przeniosłam się do American Top Team i mieszkam na 45 minut na północ od Miami. Coconut Creek to jest miejsce, gdzie znajduje się główna siedziba American Top Team, najlepszego klubu na świecie. 3 razy z rzędu zdobyliśmy taką nagrodę Fighters Only Magazine. Mm-hmm. To jest taki najlepszy magazyn, jedna z najbardziej prestiżowych nagród. No jest kot. Ja tak dzielę życie między Polską a Stanami, chociaż ostatnio dużo czasu spędzam, wiesz, w Polsce, bo ja kocham Polskę. Chociaż ci powiem, zmienia mi się, moi wszyscy znajomi, czemu ty wracasz, wracasz? Ale wiesz co, ja miałem... Ale jest lepiej, ani tu, ani tam. Kiedyś widziałem twój wywiad w telewizji, nie? I mówię, kurde, jaki luz ma ta dziewczyna, jak ona amerykański. Szybko... Jak ona szybko weszła w ten świat amerykański, wiesz, taka... Ale ja zawsze taka mam... Myślą, że ja to mam stąd, a ja mam to normalnie z polskiego osiedla, z olsztyńskiego osiedla, przecież ja osiągnęłam ten amerykański sen w Polsce. Ty masz jakąś walkę, coś? Myślałam, że zawalczę we wrześniu. Chyba jednak nie zawalczę we wrześniu. Ale to teraz mnie zaprosisz na swoją walkę. Zapraszam serdecznie. Tak? Jeszcze z Arizony to przyjedziesz ciężarówką przecież. Pożyczysz najfajniejszą od szefa, nie? Pożyczę tą taką kolorową. Ale z kim? Powiedz, z kim? No nie wiem, no albo to będzie Weili Zhang, albo Rose Namajunas, która trzyma pas. Zobaczymy, jakie będą kolejne kroki. Bo chcesz pas? Chcę pas, bo chcę taką, wiesz, najbardziej prestiżową walkę i walczyć tylko z najlepszymi. Aha. Ja już jestem w tym sporcie od 18 lat. Znaczy w MMA troszeczkę krócej, ale ogólnie sztuki walk uprawiam od 18 lat.